Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 13 minut po godzinie 8, ja w studiu Radia M, dr Jarosław Dyrejczyk, były dyrektor szpitala geriatrycznego imienia Jana Pawła II w Katowicach, geriatra, gerontolog. Bardzo serdecznie witam, dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. I po samym przedstawieniu, oczywiście państwo, nasi słuchacze, domyślacie się, że rozmawiać będziemy o seniorach, o osobach w wieku podeszłym, ale może nie tylko 90 i 80 plus, może chodzi też o ludzi nieco młodszych, którzy w tym szczególnym wakacyjnym czasie bynajmniej nie czują się komfortowo, bo pojawiają się bardzo poważne obawy. Zostaje sam, rodzina wyjeżdża na urlop. Rodzina nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, że ta starsza osoba z dnia na dzień funkcjonuje gorzej. Jak to zauważyć? Jak tego nie przeoczyć? Jak właśnie nie popełnić teraz błędów? Ten wgląd w stan osoby starszej często musi być realizowany poprzez opiekunów, przez osoby młodsze, dlatego że często pojawia się bezkrytycyzm i takie poczucie, że wszystko daje radę, jest okej. No ale jak się spojrzy z boku, to mieszkanie jest troszkę zanieczyszczone, ktoś musi posprzątać, mylą się leki, czasami są trudności z wyjściem. Te drobne objawy takiej niesamodzielności powinny już dużo wcześniej zwrócić uwagę opiekunów, że warto się jest skonsultować i ocenić, ale nie stan układu krążenia, to oczywiście też, ale z tym nie ma kłopotu. Natomiast kłopot jest z oceną stanu funkcjonalnego. Co dana osoba sama potrafi zrobić, czego nie potrafi zrobić. Ponieważ te dysfunkcje w samodzielnym funkcjonowaniu, one biorą się często z neurodegeneracyjnych chorób mózgu. A z tym jest kłopot. Dlatego, że najczęściej dostęp do, tak powiedziałem, oceny kardiologicznej, do oceny sprawności ruchowej nawet w gabinecie neurologicznym czy ortopedycznym mamy. Natomiast ocena stanu funkcji mózgu, która decyduje o pomyślnej starości, jest trudna. Dlatego radziłbym takie wyprzedzające podejście do oceny stanu zdrowia osoby starszej z perspektywy własnych obserwacji. Wiem, że rzadko się to robi. To, o czym mówię, nazywa się całościową oceną geriatryczną w branżowym, takim nieładnym języku medycznym. Natomiast chodzi o to, żeby sprawdzić, jak wygląda pamięć, jak wygląda zdolność do samodzielnego funkcjonowania u osoby starszej. Wtedy nie damy się zaskoczyć. Z tego, co pan doktor mówi, to wygląda na to, że nie tylko członek rodziny, który chce, wiadomo, widzieć swoich bliskich w jak najlepszej formie, ale nawet lekarz taki pierwszego kontaktu, czy lekarz rodzinny, nie zawsze jest w stanie zobaczyć, jak ta sytuacja starszej osoby wygląda, czy jest samodzielny, czy niesamodzielny, czy tą osobę można już samą zostawić, czy absolutnie trzeba pomyśleć o jakiejś zorganizowanej opiece. Pewnie jest tak, że proces oceny sprawności pamięci u ludzi starszych jest na początkowym etapie edukacji medycznej. Tak naprawdę od kilku lat studentów medycyny uczy się oceny geriatrycznej. To są dość proste testy, ale jednak nie są wykonywane, już nie chcę powiedzieć powszechnie, ale są po prostu bardzo rzadko wykonywane. Prostym testem jest zdolność do powiedzenia aktualnej daty. Prostym testem jest zdolność do wymienienia miesięcy wstecz, od grudnia do stycznia. Prostym testem jest wymienienie w ciągu minuty nazw zwierząt, które mają cztery nogi. Prosty test, wydaje się. No, ale okazuje się, że ta norma 12-14 wymienionych zwierzaków w ciągu minuty dla osoby, której słabnie pamięć, zaczyna być problemem i kończymy na 8, na 9. Więc jak widać, to są banalne nawet testy, tylko trzeba je chcieć i wiedzieć o tym, że takimi domowymi sposobami możemy zwrócić uwagę, że jednak nie do końca w porządku z pamięcią u seniora. Kiedy już wiemy, że na pewno osoba starsza nie jest samodzielna i że życzliwa opieka, powiedzmy, sąsiadki, która zapuka, czy czegoś nie trzeba, nie wystarcza, to jakie są najsensowniejsze ścieżki postępowania? Gdzie zapukać? Gdzie możemy liczyć na pomoc? Znaczy, dobrze, jak mamy czas i dobrze, jak nie działamy w kryzysie. To znaczy, jeśli nie jest to zagubienie nocne, albo nie jest to sytuacja, w której na skutek upałów albo jakiejś drobnej gorączki osoba starsza zaczyna majaczyć, nie poznawać bliskich, kolokwialnie mówić od rzeczy. Jeśli ten czas jest, to
wtedy jest szansa na telefon do znajomych, popytanie, jak to było u was, kiedy mieliście kłopot. Natomiast w sytuacjach takich ekstremalnych, kiedy działamy już, no to zostają najczęściej interwencje szpitalne, które nie zawsze pomagają, bo one tak naprawdę wykluczą ostry stan, czyli wykluczą odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe, po wykonaniu tomografii wykluczą udar mózgu. Ale często jest tak, że te wyniki wychodzą dobrze, a problem dalej trwa. W związku z tym no, trzeba wtedy szukać takiej pomocy bardziej specjalistycznej w ocenie właśnie albo geriatry, albo dobrego neurologa, czy dobrego psychiatry. Tu najczęściej, jeśli chodzi o czas i o tempo, to poradnie są na tyle przyblokowane, że trzeba się kierować w stronę prywatnych gabinetów, ponieważ no, zawsze gdzieś tam spotkamy się z dwu, czasami trzytygodniową kolejką, a bywa, że i kolejką no, dwu, trzymiesięczną. Potrzeby przerosły już w tej chwili możliwości systemu publicznego, a i korzystanie z placówek prywatnych też nie zawsze jest ad hoc, trzeba czasami poczekać. No ale właśnie ta perspektywa, czy ta alternatywa, że albo długie oczekiwanie i niekoniecznie taka jakość, na jaką liczymy, albo prywatne zabiegi i też poszukiwania dla wielu bardzo drogie, szczególnie kiedy mówimy o seniorach, którzy by musieli sami sobie to finansować, to wygląda to dosyć frustrująco. To znaczy ta samodzielność osób starszych i ich autonomiczna decyzja o skorzystaniu z wizyty u geriatry raczej jest rzadką. No niestety mamy taki mechanizm wypierania, który już jest ewolucyjnym zabezpieczeniem przed tym, że nie chcemy w lękach przebywać i myśleć o starości, że to jest taki okres, który dociąża nas strachem. Czyli no, ludzie młodzi, wiadomo, że szczególnie ci nastolatkowie, to myślą o tym, że starość ich nie dotknie. Potem koło 40 już zauważamy, że nas dotknie, ale tak naprawdę nasze myślenie o starości zaczyna się najczęściej wtedy, kiedy mamy już 55-60 lat i widzimy u siebie jakieś niedostatki. To przygotowanie no, jest ogromną misją i to jest wyzwanie dla nas wszystkich, ponieważ medycyna zafundowała nam, szczególnie medycyna zabiegowa, wydłużenie życia i 25% Polaków, Polek, Polaków, to jest populacja 60+, a w tej populacji prawie 2 miliony to są ludzie po 80 roku życia. To jest właśnie tam ten moment naszego życia, kiedy pojawiają się już spore problemy. Więc tu raczej ta filozofia, że starość mnie nie dotknie, już się nie sprawdzi, bo no już wiadomo, że nas dotknie. To kiedy jest czas na geriatrę? Ja myślę, że w zależności od stanu tego, jak funkcjonujemy, jeśli widzimy, że coś nam nie wychodzi, że zaczynamy słyszeć od bliskich, ale mnie już o to pytałeś dzisiaj 3 razy, a nawet mamy wtedy 65-67 lat, to warto zaglądnąć, żeby sprawdzić sobie właśnie w oparciu o trochę rzadziej wykonywane skale, testy i analizy, taką naszą pojemność, zasób zdrowia, jakim dysponujemy na nadchodzące lata. Nie uzyskamy tego, oceniając tylko i wyłącznie stetoskopem EKG, czy nawet UKG serca, układu krążenia i nie ocenimy tego badaniami neuroobrazowymi. Te testy sprawności funkcjonalnej, czyli tego, ile potrafimy, szczególnie ile potrafi nasza głowa, są niezbędne. Powiedział pan, że raczej z własnej woli mało kto zagląda do geriatry i że chyba w tym kierunku należałoby rozmawiać czy edukować, żebyśmy właśnie sami przychodzili na takie badania, a nie dopiero zaprowadzeni przez bliskich, bo jesteśmy już w takim trudnym stanie. Natomiast jeszcze chyba trudniejszą sytuacją jest to, kiedy trzeba osobę starszą nie tylko zaprowadzić do geriatry, ale zdecydować się na całościową dla niej opiekę, na dom opieki, na no takie, by ktoś powiedział, ubezwłasnowolnienie, bo często starsze osoby tak to odbierają. Opieka długoterminowa jest takim miejscem, czy takim segmentem tego systemu opieki, w którym osoba starsza w 100% jest zależna od opiekunów. No i jest to ciężka praca, bardzo wymagająca, dlatego jakość tej opieki jest bardzo zróżnicowana. Są ośrodki, które są bardzo starannie prowadzone i gdzie właściciele dobierają, czy może zabezpieczają bardziej ilość osób
personelu w stosunku do potrzebujących. Aczkolwiek widzimy, że w całym świecie, w momencie, kiedy się pojawił COVID na przykład, to nawet najbogatsze kraje, i Szwecja, i Włochy, które mają świetną opiekę długoterminową, nie dały rady. Czyli nie jesteśmy przygotowani na sytuacje ekstremalne, kiedy w krótkim czasie trzeba wygenerować jeszcze większą ilość opiekunów. No tu warto zobaczyć, jak ten ośrodek funkcjonuje, ale w oparciu o opinie osób, które korzystają z takiego ośrodka. Tak jak powiedziałem, bo jest duża różnorodność placówek i praca jest wyjątkowo trudna, wyjątkowo ciężka. Jeśli ośrodek dysponuje odpowiednią ilością kadry, odpowiednią ilością sprzętu, podnośników, madraców przeciwodleżynowych, dostępem do rehabilitacji, to pewnie będzie miał lepsze wyniki i jakość tej opieki będzie lepsza. Ale zarządzanie takim ośrodkiem jest to też wiedza. Bardzo ważne jest to, jak jest zaplanowany ośrodek, czy są przestrzenie do rekreacji, czy są przestrzenie zielone wokół ośrodka. Więc to, tych składowych jest bardzo dużo i przydałaby się chyba taka solidniejsza ocena i system oceny jakości pracy ośrodków długoterminowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym. Miałem takie odczucie, że tej oceny jakości trochę brakuje. To przecież jest miejsce pobytu coraz większej ilości bardzo zależnych, schorowanych, słabych osób starszych. No i dlatego alarmujemy, że coraz więcej osób wymaga, potrzebuje takiej opieki. Ostatnie pytanie chciałam, żeby było właśnie takim też impulsem, czy odpowiedź była takim impulsem dla tych, którzy wybierają się na wakacje, mają seniorów w rodzinie, sąsiadów, bliskich. Na co zwrócić uwagę, czego nie przegapić? Ta pomoc sąsiedzka i ta wrażliwość rodziny jest szalenie ważna. Jeśli mamy w planach 10-dniowy wyjazd, a zostawiamy osobę starszą w domu, to co można polecić? To na pewno czujność sąsiedzka i poproszenie sąsiadów o zaglądnięcie. W lato zabezpieczenie osoby starszej w dostęp do napojów. Dbałość o to, żeby ograniczyć przegrzanie przestrzeni, w której przebywa starsza osoba, ponieważ te udary cieplne są czasami bardzo niebezpieczne, a osoby starsze dużo gorzej znoszą upały, no bo mają słabsze mechanizmy kontrregulacyjne. Następną rzeczą, którą warto jest sprawdzić, czy zabezpieczyć, a można sobie z tym poradzić jakoś, to jest zakup i zamontowanie w domu systemu jednej, dwóch, trzech kamer tam, gdzie przebywa osoba starsza. Ale nade wszystko zabezpieczenie osoby, która zniweluje samotność seniora przebywającego w domu. Czyli wcześniejsze przygotowanie kogoś, kogo senior akceptuje, z kim się spotka w ciągu dnia dwa razy, ta osoba, nawet jak starszy człowiek radzi sobie z lekami, ale ta osoba jest po to, żeby zniwelować jego samotność. Cztery ściany działają toksycznie. Cztery ściany plus osoba dochodząca, nawet na dwa razy po godzinie, to jest bezcenny kontakt. Proszę Państwa, te impulsy, mam nadzieję, się przydadzą wszystkim, których ta sytuacja, o której rozmawialiśmy, dotyczy. Doktor Jarosław Derejczyk, geriatra, gerontolog, był moim gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.